Okej, zakończyliśmy właśnie odpakowywanie 100 kart Pokémonów. Pokażemy Wam teraz aplikację TCG Player, która podobno te karty wycenia. Działa to mniej więcej tak. 2 centy, 3 centy, 21 centów, 58 centów. To jest część z kart, które tutaj nie chcę zeskanować, niestety. Część z kart, które żeśmy otwarli, 70 centów, 62 centy, tu niby 1 dolar i 7 centów, dolar 74. $2 i perełka $23. Za wiele to chyba nie pokazuje prawdy, bo patrzyliśmy cenę tej karty, ta Allegro można kupić za 4 zł. Ale jest to taka ciekawostka.